Dobra, nieważne. Oglądajmy te TikToki. Kądziu przygotował TikToki. Dawno bardzo nie było. Jest tego bardzo dużo. Zobaczmy. Ostatnio były od Soulka. Ale to było też dawno temu już. Partiatik! Reklama! Siaw, zawieję szybkę reklamkę. Najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Już pokazuję co i jak. Tylko oczywiście pierwszy link w opisie. Dzięki, że używacie. Dzięki temu Eneba wie, że jesteście ode mnie. I co? Dalej się współpraca utrzymuje, także serduszko dla was za korzystanie. A ja już idę na Enebę i pokazuję co i jak, nie? Pyk, jesteśmy na Enebie, teraz tak, LOL, Enter, masz rzeczy do ligi i tak dalej, do Riotu rzeczy. Chyba też powinno być do Valoranta, ale z tym, najważniejsze, że gierki, tak? Gierki tanio. Tutaj też jakieś PSC do tego, ale tu widzę tak, niektóre się da lepiej kupić. Tu jest spora różnica. A niektóre, ale no, trzeba patrzeć na dobre deale, tak? Dobra, nieważne. Gry, Steam gry i tutaj macie najważniejsze rzeczy. Czyli tak, od ilu do ilu gierka chcecie, jak nie macie nic na oku i możecie sobie przejrzeć. Może coś się akurat dla was trafi. O, Punch Clubik 1, 4 zł. Piękna cena za tą grę. No, masa tu jest. O, Lego Ninjago, widz pyta, kiedy będzie Lego Ninjago. No, w sumie Lego Ninjago zapieprzyć. Sporo tego tutaj. Najlepiej będzie, jak sobie co przejrzycie. Tu możecie sobie też gatunek wybrać tutaj. No, wszystko to na streamie nieraz robiliśmy, jak szukaliśmy gier za 5 zł, nie? To tu było 5 do 5 zł i masz najlepsze giereczki. O, w to też graliśmy, nawet przyjemna gra. To nie jest Hades, ale za 5 zł to może być Hades. Rozumiesz, o co chodzi. Także no, przejrzyjcie sobie i co? Pierwszy link w opisie, dzięki, że używacie. Serduszko dla was i oglądajcie dalej. Elo. Kiwicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Czekaj, dobra, już wiem o czym to będzie, jak tylko zobaczyłem opis. Ale czemu tak ogólnie się działo w szkole, że ten, że idziesz przed tablicę pod i mówisz, nie, i ten, i co się dzieje? Dziwne. Nikt tak nie miał, tylko ja? W sensie nikt ten? Ty! Dzięki Far za 24 lata. Spójrz na to. To jest najlepsze. Pamiętam to w szkole. Baba się pyta na lekcji, na matematyce zwłaszcza, czy ktoś ma jakieś pytania, a ty nic nie zrozumiałeś, no ale nie będziesz jej pytał, bo będzie drzeć mordę na ciebie, więc starasz się nie łapać kontaktu wzrokowego, żeby, bo jeszcze się spojrzy na ciebie i się domyśli. Dlatego udajesz, że coś piszesz w zeszycie najlepiej. Rozumiesz? I powaga dwa. No, fajne. Zapraszam na widzicę. No to pamiętam. Ale no luj. Zobacz jak wjeżdża Murcix. Włosy mam niczym Bullpix. Choć tak wiele nas różni. Tworzymy spółkę do spółki. Ja łapiemy w nie interesuje. Piękny taniec. Dzięki. Jamal. Jamal łowca rowerów dał na Goliborde 5 zł. Ty to jesteś taki gość, że nawet jakbyś nasikał starszej pani do kroplówki, to bym ci wybaczył. Dziękuję bardzo. Widzę, mam prośbę, wybaczysz mi, bo muszę się do czegoś przy... Dobra ta pigła. Owoce jest najlepsze. On ma pożyczkową, ja też chcę. Jezus Maria. Ale owoce leśne mają jednak taki fajny smaczek. Mów co chcesz, ja jednak wolę pigwę. Ej, szczerze, wiem, że to może być dla ciebie dziwne, pieprzony alkoholiku 17-letni, ale żygać mi się chce, jak to przeczytałem. Serio ci mówię. Żygać mi się chce. Kumasz? Dziewiąte pytanie. Jaką masz wadę wzroku? Mam zalety, a nie wady. Dziewiąte pytanie. Jaką masz wadę wzroku? Mam zalety. Ej, ona trollowała jak testowiron w tamtych czasach? Czy to nie był troll? Dzięki Domano za 8 lat. Ja się zastanawiam, czy ona trollowała, czy to było prawdziwe? Cat troll.
O cholera. Czy to ja wiem. Nie no, Freddy Fazbear. Czekaj. Another day, another victory for the OG. Taking down the sweats, the imposters among us. Ciekawy roleplay. Znowu te pieprzone chomiki, no. Nikt tak nigdy nie zrobił, prawda? Powaga 2. No ale po co to pisać? Właśnie to jest, na tym polega piękno szkoły, że wraz z przyrostem lat i zrozumienia, jak bardzo marnujesz czas w tej pieprzonej placówce, tym bardziej masz wypieprzone, już nic nie piszesz. Dzięki Ouli za Prima. To jest taki wykres, rozumiesz? To jest taki wykres. Im więcej czasu tam spędzisz, tym bardziej wiesz, że to jest useless i po prostu już masz to w dupie. RL? I twój kolega jest oświecony. Okay. Ciekawe. Na początku liceum na łatwy nie pisałem? Czekaj. Ej, ale... Usunęli Chińczycy! Chyba to robi, że masz taką dojebaną szczenę. Jestem gejem. RL. Welcome to... How many cats can hold me? O Jezus. One cat. Welcome to... A dwa dadzą radę? Cat. Jezus Maria. No niestety, no. Oh my fucking god, they got the hor 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 hor. Mam na imię Kuba, mam 152 wzrostu, cipkę widziałem tylko jak stary zajebał mi w ryj i miałem pizdę pod okiem. Lubię w latce pierścieni. Możesz powiedzieć mi, kim byłem w przeszłości? Ajajaj, jednak zmiana linku jest customowy link. No Kuba, z moich obliczeń wynika, że byłeś kręgosłupem dziwki z Meksyku. Mam na imię Kuba, mam 150... Patrz co robią, usunęli wszystkie te! No to pani mnie normalnie zrobiła na buskut. Pewien 13-latek zadzwonił na policję i zamówił pizzę. Policjanci byli zaskoczeni, no bo w końcu kto normalnie dzwoni na policję, by zamówić pizzę? No tak. Policjanci postanowili dać 13-latkowi lekcję. Więc zamówili tą pizzę i przewieźli mu ją pod dom. A następnie oddali 20 strzałów w jego głowę. Pewien 13-latek... Dobrze, że dali zdjęcie, bo rozumiem, czemu tak się to skończy. Dziwna sytuacja bardzo. Co jest, kurwa? Ty, kurwo, no tak się nie gra, tak się nie gra w tę grę. Ale co się stało? Ja tak gram teraz. Posłuchaj, ty myślisz, że ja z Fortnite'a coś rozumiem? Ty rozmawiasz z człowiekiem wiekowym. Ej. Ej, czemu on robi Sigma? Ej, co jest w dupa? Koty to Sigma? Psy? Ty ucieczka.
Ej, co jest? Ale mądry, James Bond. Ale ograł dupę. Kiedy pytasz się tu rasa, czy mięso jest kraftowe? Debil, kurwa. No tato. Cześć, co? Raz zapytałem ostatnio, jakie mięso, odpowiedział 100% baraniny, tak naprawdę było 40 baraniny, 60 wołowiny. Tata, wierzysz w to? 100% szczurzyny. A myślałem, że mortadele podrzucił. A, bo to je... A, dobra. Co z tego, że szczura jak kraftowa? Że w sensie, że sam zrobił, tak? Tego szczura. Co jest w dupę, ty? Co to za taniec psa? Ej, to jest sad. Czemu mu się tak stało? Przyjawił, pieprz się. O ja pier... Ale on ugryzł świeczką, oho! Od dziecka uprawiam gimnastykę artystyczną, pasjonuję się żeglarstwem, w wolnych chwilach lubię jeździć na rolkach, szykuję się do mojego pierwszego maratonu. Ty co lubisz robić? Fajnie, lubię dziewczyny z pasją. Ja właśnie oglądam Daniel Magical, niezłe dymy. Jezus Maria. Idealnie się dobrali, nie? Myślę, że będą się dogadywać. Uga buga. Czekaj, czemu taki opis? Nieważne, zmieńmy temat. Aha. Deep Rock Galactic Survival. No widziałem właśnie. Może zrobimy, no, bo ciekawie wygląda bardzo. Get out here, thief. Stop. You're under arrest for armed robbery. You move, I shoot. Get out here, thief. Zawsze winny dostaje, znaczy się niewinny dostaje, nie? Johnny Man, ci da wa tudy to. Johnny Man, ci da wa tudy to. Co tu się w dupę dzieje, ty? Zjadłbyś to? Witam, Michu. Nie mam już nic do powiedzenia. I tak to jest. No i tak się żyje, no. Tak to jest, nie? Jeden z dyrektora po tym, jak założyłem inwalidzie. Yes, I'm a simp. Jezus Mary. To nie było o mamonie. Co mu jest w dupa? Ty zobacz to. Co to w dupa jest? Co się dzieje? Przysięgam ci i tu już nawet bez dyskusji. To było mieszkanie typowego biseksa. I nie interesuje mnie twoja opinia, bo jest w dupę błędna, jeżeli masz inną. 100%. 100%.
To było twoja? Far? No mówię właśnie. Co jest? Zła emotka. On się miał cieszyć, że trafił. O ja pierdzielę, najgorzej. O, nie ma. Nie ma. Nie wierzy, on po prostu w to nie wierzy. Witam foka, witam. Nie dowierza. Cat troll, no. Ale fajny kot. Fajny, nie? Tak jak Pokémon wygląda. Widzę cię, foka, wybacz. Widzę cię. Co to było? Alright, Kel Beatbox Challenge. Miss click, no. Ej, ale on ogarnia, co? Kiedyś coś za punkty dodam? Pa. Sam sobą gra. W grze. Ty, on ma psa na plecach, widzisz to? Jak on sra? No chyba w gierce. Nic nie ogarnią z tej gry. Ty, on na padzie gra, bo tam trójkąt jest na dole. Czemu on na padzie gra w strzelankę? Pieprzyć go. Jezus Maria. No ale on też ma ubranie, on nie ma domu w dupę, a nie ubrań. Więc co no? Witam, ta multipla to jeszcze jest dostępna na sprzedaż? Tak, nic dziwnego. Ja wiem. Popielniczka na głowie. Ty, to ryba tam ma. Rozmawiam ze znajomymi w domu. Mama, kiedy usłyszy, żebym koledze pałeczkę wytarmosił? Witam. Witam, witam. Bra, czekaj, kot na kastrację, brat do przedszkola i kot w przedszkolu. Co się stało z bratem, powiedz? Już jajami nie podzwoni. Co no? Ale kot jest chociaż w przedszkolu.
Ej, ale zawsze była ta nadzieja. I tam raz czy dwa razy w życiu się udało, że rzeczywiście ta dwójka była. No. Porypane, jakie to jest uczucie ulgi. Niesamowite. Niewyobrażalne. Co się stało? Czemu oni wodę zbierają, jak mi w kiblu rura pękła? Znaczy się ten, co ja tu mówię. Nieważne, skip. DJ Jeban! Nie no, ale ja mi skliknąłem, bo chodziło o to, że rura pękła w tym. Ważne. Lewa kieszeń, dużo itemów, prawa telefon, poczekaj. No tak, jest tak, no. Prawa sam telefon, ale żeby się nie rysował, to ta, a lewą pakujesz fest, no. Chyba, że jesteś tym. Mącznikiem, czy jak to się mówi, że jesteś tym lewakiem. Nie, inaczej się to mówi. No, wiesz o co chodzi. Nie, nie gejem. Nie biseksem. No. Nie kikutem. Alu, nieważne. Czekaj. Aha, no. Uchul! Ale mi się go szkoda zrobiło. Zobacz, jaką on ma minę. Ej, strasznie smutne. Sal. I dwie służba celna robi nam kontrolę. Cześć bani papier zapunkrowany w zapasowym kole. Mój człowiek siedzi za tonę, a drugi co robisz? Na wózku. Mój człowiek Mucha i Dani witają Helsi w Hamburgu. Do nobu w dresa się wbijam ból. Co jest? Co to w dupę jest? Dzięki Fuzzy. Co tu się dzieje? Dzięki za 8 lat. Witam Fuzzy, witam, dzięki, dzięki. Moja babcia powracająca do żywych po tym, jak włożyłem jej prochy do drukarki 3D. Jezus. No to i no, reinkarnacja. To jest Pelpin. Dziękuję za skomentowanie. Co to w dupę jest? Dzięki. Ej, to jest ten? Jak to jest zrobione? Co to jest? Alhamdulillah. Jezus Maria. Nie wiem, czy to legalne. No to ten... Ja pierdzielę, Jezus Maria. Nie, nie, nie. O! Siema, Maciek! Gdzie idziesz, mordeczko? Nie była piłka lekarska. Czy on to przeżył? Nie, chyba. Ale uniki robi. Bagietus, nie pisz tak, debilu. John? Jezus Maria. Wybaczyłbyś mu? Po dwóch latach, czy nie? Wybaczasz i grasz z nim, czy nie? Czy już jest dla ciebie nieżywy, jest po prostu martwy?
Co to za zwierzę? Wyzywam mu mamę i gramy, aha. Ty, ale... Co? Jest jak w gierce. Ej, koty są jak w gierce. Że skoczył i obrócił się, tak... Nie da się tak. Tak się nie da. Jak kot umie, ale to jest skam po prostu. Da się, widziałem w anime, nie da się. Ej, to ten, co skakał po ścianach przed chwilą. Tym go karmią. Nie ma zębów, jak on ma to gryźć? Jezus Maria. Nie wiem, Kondziu. A rzeczywiście, popsuło mi się coś. Ale git jest. On ma protezę? No nie ma, widzisz przecież, że nie ma. Miszka lubi jabłko, jabłko, chipsy, szokoladku, babku. Babcu taką lubi, jaką kupuje, lubi szokoladku, chipsy, jabłko. No nie można tak pieskowi dawać, no. Mogło być gorzej, mógł być Fortna. Rel? Czaj, co? Właśnie o tym mowa. I znowu ten, ale o co tu w dupę chodzi, że on liże? I znowu ten biseks dom. Znowu ten biseks. A co jakby, widzisz, biseksy się pieprzyć. Chatę podpalił. Podpaliłbym tą chatę, GTA. Nie dziwię się, że akurat ty go masz. Panie pośle, co pan zrobił? Zadymkaś. Klasyka. Co w dupa? Fortnite Lego skin? Okej. Okay. Geralt z Rivi. Netflix? Cześć, co to? Fakty dotyczące czasu i historii? Ta? John? Urodzony 1790, ma żyjącego wnuczka. Ta, ile ma ten wnuczek na oko? Mamuty włochate nadal przemierzały część ziemi, kiedy budowano wielkie piramidy. O! To już masz tego, jak te kamienie wnosili. Mamutami. Rel? A ty będziesz mówił dalej, że szaraki, co? Ostatnia osoba skazana na śmierć gilotyną w 1977 roku, wtedy kiedy ukazały się Gwiezdne Wojny. Ale sadkę, ty wyobrażasz sobie? Wielka premiera kinowa, wszyscy idą na Gwiezdne Wojny, a ty idziesz na szafot. Trochę lipa. Udostępnij ten film, kiedy... Co ty pieprzysz? Harry Potter Insygnia Śmierci zostało wydane 2007. Tego samego lata wypuszczono pierwszy model iPhone'a. Wtedy skończył się świat. Rel? Pablo Picasso? To chyba fake, nie? Picasso nie tak niedawno temu umarł? To fake?
Dobra. Uniwersytet Oxford istniał przez setki lat, zanim w ogóle powstało Imperium Azteków? Co? Ty ile tu jest fejków, a ile nie? Bo zaraz mi się wełbie, już pieprzyć zaczyna. George Washington nie wiedział o istnieniu dinozaurów, gdyż zmarł w 1799 roku, 25 lat przed odnalezieniem pierwszej skamieniałości. No i co to mu zmieniło? Musisz ocenić, czy to fake. No to mógł, to może nie być fake, ale co z tego? Ichy. Londyńskie metro było kiedyś środkiem transportu, którym można było zobaczyć także publiczne powieszenia. Ja pie... Rozrywka. Jak nie miałeś telefonu, żeby w niego się gapić, jak czekasz, to oglądasz, jak kogoś wieszają? Jezus Maria. Rozrywki, stary, to jest to. De Petit Tessa Mestutis. A, to żalno, myślałem, że jest jakiś Rusek. Ta, to żalno. One day working from home. Two days. Ja pierdzielę, ty, ej. O co chodzi z kotami? Ej, to specjalnie dla kota jest, to że po ścianie chodził? Hey, I just wanted to let you guys know that you're doing very well and I'm proud of you. Dzięki. Come here, give me a hug. Biskopty! Sponge Sax. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!